Co ty się na pokaz mody do eteru wybierasz? Dzięki wam wszystkim jakby istniejemy dalej i no i roczek już, roczek, raczkujemy. Fuku to też studio fotograficzne, w którym można sobie tutaj zafundować sesję i jakby tutaj nie tylko z fotografem, ale też właśnie tutaj ze stylistką, z charakteryzatorką. No i Fuku obecnie teraz jakby tutaj zaczyna kolejny roczek z agencją modelek. Planów jest co niemiara. Na pewno będziemy się rozwijać. Jedyna rzecz, która nas ogranicza tak naprawdę, to jest czas, ponieważ gdyby doba była dłuższa, to na pewno byśmy jeszcze więcej działały niż działamy w tym momencie. Jestem bardzo zainspirowana tym, co zobaczyłam i mam nadzieję, że za moment będę mogła przyodzieć jedną z koszulek, którą przygotowały specjalnie dziewczyny na tę okoliczność. Podobały mi się grafiki, podobało mi się połączenie twórczości Julka Bolka i takich zwykłych, prostych, casualowych historii. Podobało mi się takie dopracowanie jakby i przemyślane forma pokazów, zarówno fryzury, makijaże, jak i występ modelek, taki niezobowiązujący, ale jednocześnie dający dużo do myślenia. Zawiesił się. No to Ctrl Alt Delete. Dobry wieczór, Adam Szypuła, Ctrl Alt Delete. Pierwszy dzień wiosny 2012. Bezsenność. Wypowiadam. Działaliśmy razem, koncertowaliśmy jako razem? Oddzielne zespoły jeszcze na początku. Ja ci zadałem takie pytanie. W takim przypływie takiej, nie wiem, wiesz, chęci i adrenaliny, że ja bym chętnie u was pograł na gitarze. Słyszysz, jaką ciszę zrobiłeś w pauzę w słuchawce i tak dwa dni później zadzwoniłeś do mnie i zaproponowałeś mi, słuchaj, a ty byś z nami nie pośpiewał. Wszystko jako alternatywa. Trzeba by tam jakieś inne słowa wrzucić, na przykład porno albo doda, nie wiem, cokolwiek. Muzyka końca kalendarza Majów. Czekaj, tylko to jest cztery słowa. Żeby jednym słowem, czy potrafiłbyś jednym słowem ująć, jak ta płyta, jak ta biegnie płyta ma charakter? Własny. Silnych gitarach, dosyć nisko i z takim dużym kopem, tak, a w międzyczasie po prostu ta muzyka dostała brody i tam częściowo paraliżu i to już nie jest nic świeżego, to już są jedzenie, seks, papierosy, alkohol, życie, oddychanie, no to wiesz, piszesz o czym chcesz, wiesz, no, tworzyć ludzi zamiast tekstów, nie czy tak. Masz już dwóch! Witamy, Michał. Jest, serdecznie. Cześć. Słuchaj, gadamy to z chłopakami właśnie, wiesz. O czym gadacie? Udajemy, że robimy wywiad dla jakiejś telewizji. Może ktoś to kiedyś wykorzysta, więc generalnie o, to start jest świetny.
Włącz neony. Tak, jesteśmy gotowi! Można tak mało szufladkować jakoś gatunki, tak? Że gramy muzykę gitarową, gramy muzykę indie. A dzisiaj chodziło o to, żeby pokazać, że muzyka jest tak naprawdę... Że gramy muzykę cygańską. Jest jedno. Że gramy muzykę cygańską, zapiszmy do tego cygańskich artystów. Rock and roll można zagrać na akordeonie, czego dowodem był dzisiejszy koncert. Ja pochodzę z Legnicy, ale tam są takie same ulice, takie same dziury. Tylko etykietka jest trochę inna. Etykietka jest trochę inna. Na tym to wszystko polega, a ludzie są ci sami, emocje są te same. Jest mnóstwo zespołów, mnóstwo wokalistów, artystów, muzyków, którzy robią strasznie dobrą robotę. Szkoda tylko, że wrocławska scena nie jest aż tak mocno w mediach istniejąca, ale to się zmieni. Gdzieś tam mamy wspólne korzenie, musimy fascynację. No, jakoś tam się fajnie razem dotarliśmy. Ale to wszystko zależy od publiki. Jak wyczuwamy, że jest jakieś pragnienie, łaknienie tej muzyki, wtedy Garbo odpala specjalne urządzenie, które jakby wprawia nas w zupełnie inne wibracje.